Dziękuję bardzo. Tak, wyjdę do Państwa, żeby Was mieć tak widzieć przed sobą, bo lubię patrzeć w twarz. Więc proszę Państwa, odnośnie liczby dzieci w Boru, nic bzdurnego. W przyszłym roku będzie 69 dzieci do szkoły. Zaproponowałam panu wójtowi tutaj taką propozycję z naszej strony, że nawet te dwoje dzieci sprowadzimy. Sprowadzimy do Błonia, żeby przekroczyć tą liczbę 70 osób. Pan wójt mi odpowiedział, że tak to się nie liczy. Więc jak to się liczy? Nie rozumiem. I tendencja u nas demograficzna, panie radny, jest ciągle wzrastająca. Właśnie w przeciwieństwie do innych miejscowości jest to naprawdę tendencja wzrastająca. I jeszcze co najciekawsze, że przychodzą do nas dzieci nawet z Tarnowa. Przychodzą dzieci, które słyszą o tej szkole, że jest na tak wysokim poziomie, że po prostu chcą mieć dzieci w takiej szkole. Jest to szkoła nieduża, bo faktycznie dzieci, klasy są nieduże, bo tam około 10 osób, ale to wszystko jest, może się zmienić. I proszę Państwa, u nas się osiedlają ludzie młodzi. Przychodzą, coraz więcej jest mieszkańców, ludzi młodych na teren naszej miejscowości, z czego się bardzo cieszymy i te dzieci pozostają u nas, a tak samo przychodzą z innych rejonów, jak Żuchowa czy Szczepanowice, które nie są w naszej gminie. I przecież oni przyprowadzają za sobą automatycznie pieniążki do naszej gminy. I te dzieci, które na przykład teraz ta klasa nie została stworzona, bo nie było dzieci faktycznie, było tylko trójka dzieci tam w trzeciej klasie bodajże, to jest taka sytuacja, więc dzieci te odprowadzono do Zgłobic. Nie zostały odprowadzone do Tarnowa, tylko ta subwencja została tylko w innej szkole. Więc na litość, no co zrobicie? A tutaj się odnoszę, szanowni Państwo, oczywiście przedstawiam się Marta Boryczko. Stoję tu dzisiaj przed Wami tak jak 15 lat temu. Nawet pamiętam, w którym miejscu stałam. Broniąc mojej szkoły w Błoniu przed likwidacją. Dzisiaj los tak nas doświadczył, że staję ponownie w jej obronie. Może wtedy byłam młodą dziewczyną, dzisiaj już jestem dojrzałym człowiekiem. Ale równie bardzo przeżywam tę chwilę. I bardzo proszę wybaczyć, bo moim celem nie jest obrażanie kogokolwiek, ponieważ będę czasem używać mocnych słów, ale powiem za naszym świętym papieżem, patronem naszej szkoły. Ta ziemia to moja matka, a ci ludzie, z którymi mieszkam w jednej miejscowości, to moi bracia, a ich dzieci są moimi dziećmi. Więc ja nie mogę inaczej. I będzie to z mojej strony taka może lekcja wychowawcza dla was. Zwracam się szczególnie do Państwa radnych, tych 17, oprócz radnych ze Zbytowskiej Góry, z Głobic oraz Błonia. Dziękuję panu radnemu z Zawady i ze Zgłobic. Ten pierwszy z obowiązku, ponieważ jest tu przewodniczącym Komisji Oświaty w gminie, tak? Natomiast ten drugi jako jeden z 16 radnych, który zainteresował się sprawą, chociaż nie musiał, jak pozostali Państwo radni. Ponieważ nie byliście zainteresowani, to pozwolę podać, jak argumentowaliśmy jako mieszkańcy Błonia sprawę przekształcenia szkół, między innymi w Błoniu. Robię to szczególnie dlatego, żebyście byli świadomi, że decydujecie o naszym losie, o przyszłości naszych miejscowości. Dlatego, że szkoła w naszych miejscowościach jest punktem odniesienia i życiem danej miejscowości. Poza tym, ten los, który nam gotujecie, może dotknąć i wasze miejscowości. Więc proszę, miejcie to na uwadze
i podejmijcie mądrą decyzję. I jeszcze jedno. Miejcie na uwadze, że 15 lat temu już chcieliście nas skrzywdzić. I dzisiaj będziecie to robić ponownie. Więc proszę, sięgnijcie do pokładów przyzwoitości i ogromnie zastanówcie się, nim podejmiecie decyzję. Ostatnio 3 lutego 2015 roku podano do wiadomości to, co Państwo chcieliście wyświetlić. W krakowskiej kronice, że w krakowskiej szkole, którą przejęło stowarzyszenie prowadzone przez rodziców dzieci uczęszczającej do szkoły, bo też tak zdecydowano, jak u nas to się próbuje zrobić. I w tej chwili sprawa jest taka, że stowarzyszenie poprosiło o grubszy remont szkoły przez miasto Kraków, który jest właścicielem, tak jak u nas ma być gmina. Chodziło głównie o dach, bo drobne remonty, malowanie szkoły organizowało stowarzyszenie, zdobywając środki poprzez festyny, z których cały dochód przeznaczony jest na funkcjonowanie szkoły. I miasto odmówiło. I ponadto nałożyło karę za to, że stowarzyszenie przeznaczyło subwencję oświatową na dowóz dzieci. A miastu Kraków nie spodobało się takie przeznaczenie środków. Panowie, to jest rzeczywistość, którą nam chcecie zaproponować. Pytam, czy to jest moralne i to ma służyć rozwojowi? My nie wymagamy dużo. Nie żądamy basenów ani luksusowych obiektów. Tylko prosimy o zostawienie nam szkoły w niezmienionym stanie. Czy to jest aż tak dużo? Przecież wy teraz segregujecie mieszkańców na lepszych i gorszych, bo w miejscowościach wójtów nie przekształcacie szkół. A dlaczego? Skoro jest tak dobrze po przekształceniu? I proszę was, zastanówcie się, czy rzeczywiście robicie to dla dobra dzieci, a nie dla swojego dobra. Panowie radni, pani radna też. Bardzo przepraszam, bo nie znam stanu osobowego. Nie tańczcie chocholego tańca, bo może się odbić echo. I tak jak poeta wołać będzie i powtarzać się. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się jeno sznur. Miałeś, chamie, złoty róg, ostał ci się jeno sznur. I czytajcie literaturę i historię, bo tam znajdziecie mądrość i naukę życia. Różne koleje przechodziła szkoła w Błoniu, kiedy to z wielką determinacją była budowana przez społeczność Błonia w czasie powojennym, kiedy była bieda, ponieważ nikt nie pracował zawodowo i ludzie tylko utrzymywali się z małych gospodarstw rolnych. Ale mieszkańcy się dobrowolnie opodatkowali i niesamowicie oddanie pracowali, aby szkoła ta mogła powstać. Dziś moim moralnym obowiązkiem jest bronić tego dziedzictwa. I bardzo kocham tą swoją szkołę, chociaż uczyłam się w niej 4 lata. Ale był to najcudowniejszy czas. A potem zmuszono nas do nauki w takim molochu, jakim była zbiorowa szkoła w Zgłobicach. I niestety nie była to szkoła przyjazna dzieciom, zwłaszcza z innej miejscowości. I nie będę już wymieniać wszystkich minusów takiej szkoły, ale ja to odczułam na własnej skórze. I wiem, jak droga jest własna szkoła. I panowie radni, dajcie nam uwierzyć nadziei wbrew nadziei, ponieważ można domyślać się w wyniku głosowania. A jeszcze raz proszę, podejmijcie decyzję zgodną z waszym sumieniem i sercem,
i głosujcie tak, jakby to dotyczyło waszych miejscowości. Bo sobie zapamiętamy. I tak jak było to 15 lat temu, kiedy jeden z obecnych radnych głosował za likwidacją naszej szkoły, a dzisiaj musi walczyć o swoją szkołę. Wstrząśnijcie swoimi sumieniami, bo ginie cała Polska, niszczona i sprzedawana naszymi rękami. To jest niebywałe, żeby w ciągu miesiąca przekształcić szkoły, co w konsekwencji przyniesie ich likwidację albo prywatyzację. To tylko współcześni Polacy potrafią zniszczyć, upokorzyć za marne chwile radości dzisiejszego dnia, a co potem? Nieważne, będzie super. Jesteśmy w jakimś diabelskim młynie. Pan wójt łapie za bricht opłatkowych spotkań, w którym składa cudowne życzenia, a najmniejszych w postaci dzieci skazuje na poniewierkę i niepewny los. Nie mówiąc o nauczycielach, którym gotuje taki los wójt nauczyciel. O ironiu losu. Czy normalny człowiek jest w stanie to zrozumieć? Chyba schizofrenik może to pojąć. I prosimy, i błagamy, i nic, na siłę, w ciągu miesiąca, byle szybciej, i mniej wiedzą, tym lepiej, żeby przechytrzyć, jak najszybciej, oszukać, a potem to przyschnie. Ludzie przyzwyczają się do niewolnictwa i że właściwie nic nie mają do powiedzenia. I zorganizuje się jakiś karnawał i będą tańczyć, tańczyć, jak my im zagramy. A radni? Czy będziecie bezradni? Zobaczymy. Ocenimy. I gdzie w tym wszystkim zapodziała się prawda? I rośnie święty gniew, jak tych spod Monte Cassino. Tylko, że teraz to Polak Polakowi gotuje ten los. No ale przecież musi być cudownie. Posegregować mieszkańców gminy na lepszych i gorszych. To tak dla dobra dzieci. Mówi diabeł ubrany w kłamstwo i powtarza. Wszystko dla dobra dzieci. Zastanówmy się, czy taka jest prawda. Obudźmy sumienia. Pomyślmy głębiej, bo potem pójdziemy do kościoła, nawet do komunii świętej, bo tak trzeba, bo przecież jestem katolikiem. A to, że jestem z diabłem za pan brat, to nieważne, bo tak trzeba. Dla naszego dobra, dla dobra naszych dzieci. Niech się martwią inni, przecież jest pięknie. A co w przyszłości? Nieważne. Jesteś przecież tego warty. Czysta prawda. A mądrzy ludzie mówią, pierwszą i najważniejszą szkołą jest modlitwa. Więc panowie, pomódlcie się, aby wasze decyzje były dobre i mądre, a nie miały w sobie diabelskich sztuczek. Bo już w XV wieku w Polsce było więcej szkół niż obecnie. Proszę sobie to wyobrazić. W XV wieku. I biada wam, bo waszym Bogiem pełny brzuch, kłamstwo i pieniądz. To też poeta, ale czy niewymowny? I muszę zapytać, ile kosztowały artykuły sponsorowane lub